Dzień dobry, Mariusz Gliński, Business Web. Dziękuję bardzo za zainteresowanie naszym szablonem planu sprzedaży. Opracowaliśmy go bazując na naszych doświadczeniach przy różnego rodzaju działaniach wokół pozyskiwania leadów czy działań marketingowych, w których to zauważyliśmy, że bardzo często po stronie działu sprzedaży brakuje usystematyzowanych procesów związanych z zarządzaniem sprzedażą. I bardzo często taki dokument znacznie by nam ułatwiał współpracę i przyspieszył wiele działań, jeżeli chodzi o nawiązanie współpracy w zakresie pozyskiwania chociażby leadów. Nasz szablon sprzedaży zawiera bardzo wiele elementów, jest dosyć szeroki, traktuje temat zarówno od strony marketingowej i sprzedażowej. Wierzymy bowiem, że powinien on być tak opracowany i przygotowany, aby pomógł działowi sprzedaży w tym, żeby jak najwięcej osób zrozumiało kontekst jego działania, cele i w to, w jaki sposób można działowi sprzedaży pomóc. Tak więc nie służy on tylko i jedynie samemu działowi sprzedaży. Służy on także partnerom, ale i reszcie organizacji, która ten szablon wykorzystuje. Co jest w jego składzie? Zaczynamy od misji firmy i tego, czym jest firma. Tak, żeby każdy, który czyta szablon czy plan sprzedaży, wiedział dokładnie, z jaką firmą mają do czynienia, jaka jest ich historia, i to na pewno może pomóc nie tyle wewnątrz organizacji, co każdemu, kto będzie z działem sprzedaży współpracował, chociażby z zewnątrz. Zespół sprzedażowy, czyli to, w jaki sposób zorganizowany jest nasz zespół, jakie osoby kierują sprzedażą, jaka jest struktura sprzedaży, ile jest osób i jak to jest organizowane. Łącznie z tym, jak zamierzamy rozwijać ten zespół i jak rekrutować do niego kolejnych pracowników. Rynek docelowy. Na jakim rynku chcemy działać, jeżeli chodzi o nasze działania sprzedażowe? Jakie są nasze grupy odbiorców, buyer persony? Kto jest klientem, który ma od nas kupować usługi, a kto nim nie jest? Tutaj w ramach rynku docelowego odpowiadamy na te pytania. Ważnym elementem są też narzędzia oraz inne zasoby wykorzystywane w sprzedaży. Bardzo często w procesach sprzedażowych jest wykorzystywanych wiele narzędzi, chociażby szablonów, dokumentów, ofert, nie tylko systemów informatycznych. Warto, aby je zgrupować w jednym miejscu, tak żeby wszyscy wiedzieli, z czego można korzystać, ponieważ bardzo często, być może nie wszyscy wiedzą, jakie narzędzia są dostępne w organizacji. Pozycjonowanie marki, czyli w jaki sposób my wyglądamy na tle rynku, na tle konkurencji, jak mamy działać na tym rynku i w jaki sposób funkcjonować. Także w jaki sposób konkurować z konkurencją i wyróżnić naszą ofertę, czy reagować na to, w jaki sposób konkurencja ma jakieś mocniejsze swoje strony. Strategia marketingowa jest częścią działań, które mają nas doprowadzić do tego, żeby pozyskać właściwego klienta i właściwy lead dla działu sprzedaży. Powinna zawierać, jakimi działaniami będziemy kierować, co będziemy wykonywać w zakresie pozyskiwania klientów, jakie narzędzia użyjemy do tego, żeby tych klientów pozyskiwać, na tyle, żeby przejść do strategii pozyskiwania klientów, czyli w jaki sposób my nawiązujemy kontakt z klientami, jak kierujemy działaniami inbound, jak kierujemy działaniami outbound. I tak w ramach naszych wszystkich prac mamy do stworzenia jakiś plan działań, jaki ma nas doprowadzić do konkretnych rzeczy, czy od rekrutacji, stworzenia różnych kampanii, organizacji działu sprzedaży, zakupu jakiegoś oprogramowania. To wszystko, co wcześniej było wymienione, konstruujemy w planie działań. Ważnym elementem oczywiście są cele sprzedażowe i to nie tylko są cele związane z ilościami klientów, to są ilości transakcji, przychody i inne cele, które mogą być istotne, chociażby współczynniki konwersji procesu sprzedażowego. To wszystko wymieniamy w celach sprzedażowych. Określamy też budżet, który jest nam niezbędny do tego, żeby zrealizować nasze cele sprzedażowe. Są to budżety marketingowe, czy budżety inwestycyjne na zakup oprogramowania, szkolenia, wszelkiego rodzaju elementy związane z tym, żeby z sukcesem nasz plan sprzedażowy zrealizować. Jeżeli czegoś brakuje w naszym planie, to zawsze możemy do niego dobudować nowe elementy, dodać nowe rzeczy i tym samym dostosować go do nas. Tak jak wcześniej powiedziałem i pokazywałem, jest wiele elementów w tym planie sprzedażowym. Być może nie wszystkie są adekwatne do każdej organizacji, być może czegoś brakuje. Warto sobie taki plan sprzedażowy rozbudować o potrzebne nam działania. Jeżeli tylko będą potrzebować Państwo pomocy w tym, żeby wypełnić taki plan, poprawić proces sprzedażowy, zachęcam do kontaktu ze mną i niezobowiązującej rozmowy, na której pomogę lepiej taki plan sprzedażowy przeprowadzić i stworzyć. Pozdrawiam i dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mariusz Miński.